Hej, siemano wszystkim, z tej strony Soleki. Dzisiaj będziemy grać dalej w Watch Dogs. Słuchajcie, powróciłem już do domu, jestem tutaj przy kompie i w końcu mogę zagrać, pozabijać, pohakować, pooglądać gołe laski. Wszystko to w końcu już jest. Słuchajcie, tak jak mówiłem, mogło się wszystko zmienić, czyli miałem wrócić za 10 dni, ale tak jak też napisałem wtedy, że to może być różnie, no i się okazało, że tak właśnie jest. Zresztą nie wiedziałem, że aż tak różnie, bo to nawet 5 dni jest różnicy, chyba coś w tym stylu, no ale tak niestety wyszło i no i tak po prostu jest, no wiecie, no ja też mam trochę zaległości do nadrobienia w internecie. Jak wróciłem do domu, musiałem sobie tam YouTube'a przejrzeć w ogóle, więc tak od razu nagrywać nie mogłem niestety. No ale teraz już nagrywam, cieszcie w ogóle, bo naprawdę będzie taka rozpierducha dzisiaj, że warto oglądać. Przynieście sobie popcorn, piwko i w ogóle wszystko, bo naprawdę będziecie srać tym, jak już skończy się odcinek, mówię wam. Dobra, robimy zadanie. Przysuń się, idioto, kurde, ja tu jeżdżę na moim motorze wypożyczonym ze Skody, kurde. Ten skok na nogi. Ja tak zawsze skaczę ogółem do wody, bo po prostu fajnie jest. Tutaj mi mógł przejechać, chociaż nie wiem, jakie może na wodzie przejechać. Ale okej, niech będzie. Wchodźmy tutaj. Zatem troszeczkę nie grałem już te, bo tam ogólnie internetu nie było, gdzie ja byłem, bo to takiej wsi tak naprawdę. To nie miałem za bardzo, wiecie, kontaktu ze światem i z grami szczególnie, więc za bardzo trochę się opóźniłem. Okej, mamy tutaj zadanie. Klikamy Y i jedziemy. Jeśli będę w tym odcinku, czy tam w ogóle w jakichś tam momentach taki troszeczkę mniej śmieszny niż poprzednik, to wybaczcie mi, ale no troszeczkę wprawę straciłem, co nie, przez te wszystkie lata, niestety. Dobra, on tam sobie gada, oczywiście czas leci szybko, zegar strasznie szybko lata to przed chwilą, ale niech będzie. Ja sobie ubrałem się na czarno bardzo fajnie, bo to jest tak bardzo fajnie, słuchajcie. On był bardzo czarny, bo ogółem Aiden zmienił swój styl życia i teraz chce być emo, tak w ogóle. Więc dla swojej wiadomości już wiecie, jak to jest. Dlatego jest teraz emo i chce, wiecie, być zły taki, że idzie Aiden. Ten pogromca Chicago będzie strącał wszystkie parasolki. Siema. Ja nawet nie wiedziałem, że tam kamery są w tym telewizorze. Ja tam z nią... O nie, mają nagranie jak ja... Z nią... dobra, fajnie, mamy chociaż nagranie, jakieś pamiątki. Okej, hakujmy ich. Okej, klucz systemowy, mamy jeszcze ciebie. Och, dziękuję, dziękuję. Macie takie pojemne te swoje karty kredytowe, że naprawdę mi to się podoba. Mamy robić zadanie, nie wiem czy na szybko czy co, ale ja sobie już tutaj wejdę do komatu i sobie wypłacę hajsu, bo potrzebuję na bułki, bo trochę głodny jestem, powiem wam szczerze. Ile tutaj dzisiaj mama nam dała, na? Ach, dobra, starczy nam. Wiem, tam jest 15 tysięcy. No, to bardzo mało, powiem szczerze, ale niech będzie. Czy dzisiaj kogoś będziemy zabijać, czy co, nie wiem. Jedziemy samochodem tym. Oczywiście mój kolega zaparkował mnie już tutaj wcześniej. A czekaj, czy co, ja będę po drodze jechał, jak tutaj skrót mam? Po prostu mogę tędy pojechać przecież, to po co ja tam będę się, wiecie, dookoła wieprzył jeszcze. Uwaga, jadę, nie widać. Nie ma nigdzie napisane, że tutaj nie można wjeżdżać, prawda, to czemu nie? Nie tędy. Jeju, da, czekajcie, ja też sobie włączę GPS-a, bo ja już trochę nie wiem, gdzie mam jak mam jechać w ogóle. Ale już wiem. Uważaj, no. Ach, te sterowanie, już pamiętam, już to pamiętam, jak tutaj się, kurde, jeździło. Tyle ludzi przejechałem na wstecznym, naprawdę. Pamiętam to wszystko, oj pamiętam, ale dobra, blokada! A nie ma, nie włączyłem. Widzicie, nie jestem już taki głupi, że jak włączę blokadę, to wiecie, to mnie to zatrzyma, ja to wiem. O kuźwa, no nie przeskoczę tego, no, a tam w ogóle jest chyba to podziemny tunel. Tego nie przejadę. Fuck! Nie uda mi się, no. Na szczęście to nie jest na czas, bo jakoś mogę jechać. Ale zawodowo dadzą, jak tutaj wszystko poradzi. Czekajcie, musimy dać jakiś przejazd. Gdzie tutaj? No kurde, tutaj nie ma jak wyjechać z tego gówna. Dobra, musimy znaleźć co innego. Dobra. Taka muzyczka, jakbym kogoś gonił i miał zaraz zabić kogoś. Nie wiem, zobaczmy.
Tak, muszę iść do swojej siostry. Chodź tu, blondynko. Dawaj. Ojeju, tak strójka się nie wczytała. Ojeju, co to jest? No nie. Prześwietlili mi dom, no nie. Nie wybudowali ścian, jak mówiłem przecież. Ajajaj. I krzesło przewalili na dodatek, no już nie wierzę. To co to jest? No ej. Wczytajcie mi tutaj. Ja start klikam. Nie. Witaj. To twój dom? Bo jeśli tak, to masz bardzo fajny dom. Widzę, że masz dużo lustra w ogóle wszędzie. O, zobaczcie, ściany się pojawiły i kuchenka. Ty, ja nie wiedziałem, że on w ogóle w kuchni jest tutaj. Ale dobra, okej. Może przypalimy ci trochę twarz? Będziesz na murzyna, co tak wypieczony? Ten uśmiech, ach. Ten uśmiech. Mam pałkę policyjną, plastikową, które ci mogę wsadzić w dupę i poczujesz, co to jest ból, mówię ci. Nie trafiłeś, ale Aiden nie dość, że jeszcze brzydki, to ślepy i nie trafił niego, no nie wierzę. Da. Coś masz do tego chłopczyka? Ten chłopczyk jest fajny. I put you on a hard drive. I told you there was another hacker. That will lead you to his computer. Get it? And you'll find out who ordered the hit on us. What do you really want? You lost your right to question me. I want that hard drive. That's all you need to know. And that's the price for Mickey. Stop overthinking, Aiden. We need regular updates. In exchange, you get to talk to Sis. Quid pro and all that. This won't end well for you. Perhaps, but don't get... No nie wierzę. Ten grubas mnie szantażuje. Oj nie. Jeszcze ma jakieś nogę robota, kurde. Myśli, że to jest fajne. Oj nie. Dobra. Aiden, szykuj się. Czas kogoś zabić. Na początku wyjmij z lodówki jakieś picie, bo naprawdę... Okej, gdzie jest Jax? No mam nadzieję. Dobra, idziemy, dawajcie ją. Tutaj mamy otwarte drzwi. Ogółem bardzo fajnie. Ci robotnicy w dzisiejszych czasach są tacy szybci. Bo już zrobili ściany. Ja wchodzę, nie ma ścian. A już jestem w środku, są ściany. No naprawdę. Jestem pod wrażeniem. W ogóle nie wiem, gdzie ja jadę. Aha, powinienem szybko jechać i mu pomóc. Ale trudno. Taki Aiden jest. Wow, 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 uważajcie, czarnugę, kurwie. Tak ci to jest. Tak cię daje prowadzić Aidenowi. Aiden, dawaj. Dzwonienie czasu, brama. O, no tak. Dobra, 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 jedziemy. Ale muza. Pójdziesz na ten zastrzeżony? No to pozabijajmy kogoś. Mhm. No możesz to zrobić. Kurde. Shit. Ale dzieci, no nie. Jedziemy. Ja tego tak kurde nie zostawię. Oj nie. Tak. Masz problem? Zadałem z Aidenem. Aiden ci powie, co masz robić. Jeszcze jeden. Zniszczmy go. Sygnalizacja. O nie, on dzwoni po posiłki. Ale fuck. Czekajcie. Fuck. Mogę zagłuszenie zrobić. Damn. Tak to jest, a się kurde nie gra. Dobra, uda mi się go zabić. Szkoda, że tutaj się kurde nie da strzelać w trakcie jazdy, bo to naprawdę było fajne. No ale cóż. Tak już jest, niestety. O, dobra. Jadę do niego ja. Nie strzelajcie do mnie, ja teraz to jeszcze. Brawo. Zlikwiduj pozostałych makarów. Tak, łatwo ci mówić.
Nie mam baterii już! Uwaga! A, dobra, cię mogę zabić. Nie mam baterii. Co ja zrobię? Muszę zabić ich przecież. Dobra, wiem co zrobię. Fuck, nie mam tego, no tak, zapomniałem. God damn. Wjeżdżamy na parking. Czuję, że będzie dzisiaj mocno rozpierdłucha. Come on. Biegnij. Biegnij się, przesuń! Come on! Oni biegną. Przesuńcie się, dzieci! To nie jest zabawa dla was. Musimy... Wyjmuj ten karabin! Jak zwykle, kurde, laguje mu się wszystko i nie może wyjąć swojej broni. A ty co tutaj robisz? Nie wolno tak mi zachodzić od tupu. Strzelaj, brawo! Co tak cicho strzelasz w ogóle? Tak jakby w ogóle nie strzelał, dobra, mniejsza. Jeszcze wektora. Zobaczmy, jak ci będzie spróbował wektor. Wyjmij ten karabin, no, Jezu! Ach, ci ludzie. A szczególnie Aiden, dobra, ukryj się. Dobra! Możesz też to przeskoczyć, ale chodziło mi, żebyś się ukrył bardziej. Uwaga! O, ładne trafienie, dziękuję. Jeszcze jeden. Gdzie jesteś? Tam? Myślisz, że cię nie widzę? Oj nie, ja cię widzę za każdym razem. Okej, już po nim. Muszę do kolegi znajdź Jacksona. Dobrze, wezmę ten samochód, bo naprawdę jest bardzo ładny. I jedziemy. Jak mam tutaj karabin z tłumikiem? Bo tak cicho bardzo strzelał, tak jak mówiłem. Dobra, nie było jakoś trudno, tylko jak zawsze oczywiście mnie laguje wszystko i... Ej, i teraz nie mógłbym hakować, a bez hakowania jest trudno, powiedzmy sobie szczerze. Szczególnie gdy gra jest oparta na hakowaniu, tak? To już w ogóle, kurde. O Jezu, jak ja nie lubię. Jak ja nie lubię tych wszystkich krat. Uwaga, biegnie się tutaj, no. Ci teraz jeżdżą samochodem się zachciało im. Uważaj! Już się przejechał, debilu. Otwieramy to. Otwieramy. No nie może to z drugiej strony, no ajj. Damn, dobra. Okej. Na szczęście tu stoi. Poczekajmy jeszcze chwilę. Ja tutaj sobie pochodzę i sobie po tych pohakuję ich, wiecie. Bo oni pewnie jakiś hajs mają. Albo inne klucze systemowe i zaraz wsiądę do pociągu i pojedziemy. Daleko na kurde wakacje już od razu na Hawaje jedźmy pociągiem, dawajcie. Przesuńcie się na początek. Uwaga, mam tutaj wejście. Muszę wejść. Okej, brawo Aiden, udało ci się na czas to wszystko zrobić. Jestem z ciebie dumny. You're safe now. Aiden, you're safe. Okay, listen. This is important. Back at the house, did you hear those men say anything? Come on, Jax, talk to me. We're gonna find your mom. Yolanda, hi. This is Aiden Pierce, Nikki's brother. Is everything all right? It'd be great if we could meet in person. I'm on the train with Jax. All right. Do you know where Nikki drops him off? Yeah, we'll meet you there. I need you to be brave for me, okay? Men at the house said this. This is good, Jax. It's good. Czemu on nic nie mówi? Jakiś taki małomówny, kurde, jego matka gdzieś pojechała, on siedzi cicho i gra na tablecie, kurde, jakieś Angry Birds, nie no, nie wierzę. Kto go wychowywał? Gdybym ja go wychowywał, to by biegał i by taką rzecz tutaj zrobił, że po prostu mało gadać. Na poważnie, by był moim drugim hakerem. Nie przytulaj go, on musi mieć pistolet. Where's Nikki? It's been a rough week. She's forced herself to get rid of Lena's stuff. And, I think she's finally saying her goodbyes. How bad is it? It's bad. She should call me. Well, she wanted me to call you. See, we're wondering if you could look after Jax for a few days. We'll pay you, of course.
course. I'll help in any way I can. That'd be great, thank you. Nikki needs to grieve. I know it's hard, but it's a good thing. It's been rough. We're gonna work it out. Right? Hey, little man. You're gonna cause some trouble. Let's go. Facet w czerni sam odchodzi. Ach, nie ma to jak. Nawet nie wiem co. Po prostu brak mi słów. Żal mi tego dzieciaka. Nie dałem mu tableta. Nie dałem mu tableta chyba, prawda? A nie wiem, będę musiał to sobie zobaczyć jeszcze raz. Slenderman! Tutaj? Siema. Slendy. Ej, ale... What? O, fajnie, bardzo fajnie, kurde, żarty dzieciaków. Myślą, że jak jestem emo, to się będę bał Slendermana. Oj nie, ja się właśnie nie boję tego. Nie, ale na poważnie, to fajne dosyć jest, że zrobili takie coś. W ogóle już to widziałem kilka razy, ale na pociągu jeszcze tego nie widziałem. Bo to jest taki, wiecie, ruszający się Slenderman. Napijmy się napoju z automatu z napojami i możemy jechać dalej do kolejnej misji. Zróbmy sobie jeszcze to. Alarm City Osu. Ogólnie reputacji mam raczej dobro bardzo. A jeżeli nie zabijałem nikogo w ostatnim czasie, już nie pamiętam. Przesuńcie się, bo was zabiję! Dobra. Tak, tak bym nie powiedział. To tylko Aiden tak powiedział, ale okej. Okay. Bierzmy ten samochód. Siema, masz bardzo ładny samochód. Pozwól, że go od ciebie wezmę. I pożyczę na kilka dni. Dobra, oczywiście on musi teraz... Ona. Sorry, ona. Dzwoni telefon, więc... Bierzemy ten telefon, odrzucamy gdzieś. Proszę bardzo. To jest bardzo łatwe. Dobra. Wolałbym w dzień pracować, ale niestety, jak widać, muszę w nocy też robić to wszystko, więc niech będzie. Uważaj. Ojej. To poważnie? Bierzemy go, już, a, w mordę i jeżysz. Leżysz, madam. Walić drogi. Wow, fuck. Dobra, jednak po drodze będę jechał, bo nie zauważyłem tego krzesła. Już, przepraszam, proszę pani, przepraszam. Jadę z powrotem. Delikatne przedmioty. Niech będzie, ja bardzo lubię delikatne rzeczy, więc może być. Tylko mógłby nie padać też, bardzo proszę, bo zmoknę w mojej kurteczce emo. Będzie bardzo dla mnie źle. Ponieważ ona jest takiego cienkiego jedwabu, czy tam bawełny, nieważne. Co, że naprawdę to jest tak kosztowna rzecz, że nie może zmoknąć. Okej, okay, znajdź kod dostępu do biura Resina jakieś. Dobrze, to będzie łatwizna. Ach. Na początku spróbujmy tam wejść. Czasami mi się udawało takie rzeczy robić nawet bez tego. Bez zabijania niczego, więc niczego, nikogo raczej. Więc spróbujmy teraz tak samo zrobić. Tylko co ja to kamerą mogę zrobić, czy nie za bardzo wieczy. Tutaj nie ma niczego. Bramę to ja mogę sam nawet otworzyć. Bez kamery. A może mi się uda wejść gdzieś z tyłu? Tutaj mogę przeskoczyć przecież na przykład. Mało ich jest dosyć tam w środku, jak ja widzę. Ale oni naprawdę są dobrzy tutaj wszędzie. Okej, samochód jest na ucieczkę, gdyby co. A tutaj jeden gościu. Czeka jeszcze. Oj, dobra. Jedziemy kamerą, pozaznaczamy ich wszystkich. Co tam jest? Dobra, nieważne. Tutaj tylko ty jesteś? Ojeju, jak ci musi smutno być. Dobrze, proszę pana. Chyba musisz umrzeć, niestety. Tak to jest, jak się tutaj samemu jest. Przykro mi. Tylko czy mogę jakoś ciebie... Właśnie. Żeby tak... Poszedł tam. Dobra, 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 dobra. Okej. Jedziemy, 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 jedziemy. Jak się bije B. Dobra, już zapomniałem, naprawdę musiałem podejść i poczekać chwilę.
Okej, jeden obraz zaradniony, więc już jest coś. Zobaczcie, to naprawdę fajnie pasuje, jak teraz w nocy jestem, taki na czarno. Naprawdę to bardzo fajnie wygląda, taki jak duch czy coś. O jeju, mogę te drzwi otwierać! Dobra, wbijamy. Oh shit. What? Ej, przepraszam, ja... To nie mój dom, przepraszam, pomyliłem się, no ale nie trzeba było zaraz do mnie strzelać. Okej, wchodzimy tak po prostu... No, ze środka, tak? Z głównej bramy, więc niech będzie... Ojeju. Dobra, mam pistolet, trzeba tutaj się zająć nim. Jeden. Weteran to podobno jest. Ojeju, ktoś to zobaczył. Hej. Nie. Biegnij. Dobrze. Podnośnik. Nie! Shit! Gin! Muszę to zwalać szybko! Nie miałem tego na myśli, a tutaj od razu, kurde, wszystko się rozwaliło i masz, proszę, graj! Kurde! Nie wierzę, to się stało, ta gra jest po prostu taka... aż dziwna. Dobra, a znajdź kąt dostępu. Tak, kąt dostępu. Może znajdę jakieś takie miejsce do ukrycia się na jakiś czas, chwilowy. Holy shit. Coś tam wyjebało. Teraz ty. Co to? Jaki Superman! Kopniakiem beczkę zwalił od razu. Super! Cieszę się, że mam z wami do czynienia. Fuck? Siema! What? Nie. Za dużo jak na dzisiaj dla nas. Za dużo dzisiaj dla mnie już jest. Nie, ja się w to nie bawię tak. Trzeba tego mnie na przykład zabić. Granatnika w dupę, tak. Tak to się robi. Nie no, ale naprawdę będzie teraz do mnie strzelać. Widzicie, że ja tak łatwo umieram? Nie. Ej! Nie wolno! Tutaj podchodzić. Tak, kryj się za... Za tym, co ja mogę podnieść. To jest bardzo myślna rzecz. Dupę, tak! Tych kul już nie wyjmiesz, chyba że będziesz musiał mieć taką sarapię mocną, że... Nie wiem co. Ale niech będzie. Może nie ma jest strzelby. Automatic. Wow, jaki biegnięcie! Wow! Przepraszam. Ale łatwo bardzo umierasz, to wiesz. Zdarza się. Okej. Zakujmy ci komórkę. Znalazłem kod dostępu, brawo dla mnie. Teraz muszę przeszukać biuro, tylko że tam muszę się dostać. Siema, tak, też cię kocham bardzo. Ale na razie połóż się spać, bo mi przeszkadzasz. Wejdźmy sobie tutaj. Podnośnik włączmy, żeby wejść wyżej. No i wejdźmy teraz tam, okej. Widzicie, ja już na dachy wchodzę, bo Aiden naprawdę zna się na tych rzeczach. Dlatego musi nosić czapkę, żeby ukrywać swój super majestatyczny mózg, który jest taki duży, że aż za duży. Okej, udało mi się to otworzyć. Tutaj mam jakąś amunicję, ale oczywiście pełna mam wszystko, bo jestem bardzo dobry. Wbijamy. Nic. Ale śpiewający strąg jest przecież, to coś ja co jest, zobaczcie. Zajebista muza, dosłownie ja to muszę mieć dzisiaj na dzwonku na telefon. Naprawdę, to jest nie do pomyślenia, co może gościu mieć tutaj. O! Znalazłem cię. Tutaj masz ładny ten samochodzik. But I probably should have warned you about Aiden. You gotta help me, or I'll tell him everything I know. That's exactly why you don't know anything. He's not gonna be happy when he finds that out. Fuck, man, what do I do? Whatever you can. Good luck. O nie! On będzie chciał uciekać, musimy go gonić. Na szczęście ja mam bardzo dobry samochód. No nie uciekniesz. Ojej, odczep się.
Mam tutaj kabum i w ogóle wszystko. Dobra. Idziemy. Wow! Super skok, powiem ci. Ja zawsze wybieram poboczne drożki, bo ja nie lubię takich, wiecie, jest to pokazane, że trzeba iść po schodach czy coś. Ja lubię tędy chodzić. Co jest niemal poza zasięgiem. No chwila, może teraz tam pobiec. No, tam mój samochód jest, widzicie. Aha. Dawaj. I zwaliłem sprawę. Dziękuję bardzo. Dobra, czyli jednak okazuje się, że czasami trzeba wiedz tą drogą, jaka jest wyznaczona. Ja tego nie zrobiłem. Lion lubi bardzo łamać prawo. No, ale niech będzie. On myśli, że ucieknie, a ty się okazuje, że mi nie ucieknie. Tak, kabum, już. Ale i łatwiej jest ty. Kurde, Aiden! Tam było tyle ładunków wybuchowych, a ty jeszcze tam biegniesz, no. To jego wina, nie moja. Naprawdę, nie wierzę, co on robi. Co jest? Czemu on nie chce umrzeć? Dobra, nieważne. Przykro mi. Czas umierać. Wow! Fuck! Przykro mi! Uwaga! Jestem... Ojeju, nie wiedziałem, że ja tak umiem w ogóle wyskoczyć mocno i zabijać jeszcze przy tym. Dobra, spróbujmy go dogonić. Fuck, co to było? No, tak, niezniszczalny kosz się znalazł teraz. Uwaga, jadę. Ach, nie. On mi nie może uciec, on mi nie może uciec. Jadę już, jadę, cio. Jadę. Nie, fuck. No, musiał akurat wyskoczyć, jemnąć w ten dom. Ah, fuck, dobra. Spróbujemy jeszcze raz. I w ogóle, ja naprawdę myślę, że mi się uda. Tak. To już? Ale jestem dobry. Wrogowie są w pościgu, dobra, może mam go zabić. Nie, czy obezwładnić? Dobra. Dobra, ten skok też jest dobry bardzo. Okej. Okay. Czas na rozpierduchę. I to mocno. Tak. Wypad. Wybuchy. To jest to. Przeskakuj to. I to też tutaj, jeśli możesz. I może tutaj zostań. I rozwal mi resztę. Tak, brawo. Brawo. Bardzo się cieszę, że jesteś taki dynamiczny dzisiaj. Zabijasz ich tyle. Wybierz sobie jakąś dobrą spróbę na nich. Goblin niech będzie. Goblin. Time to kill those motherfuckers. Strzelaj no! Fuck, no znowu ten debil nie wyjął karabinu, no super, po prostu zajebiście, dobra. Mam granat, który mogę spróbować rzucić tam. Ładny rzut bardzo był. Ale to chyba nic mi nie dało. Chcecie powalczyć ze mną, to chodźcie, a nie... Dobra, oni tam chyba tutaj nie przyjdą, bo... Tutaj nie ma za bardzo wejścia, powiem szczerze. Ale kurde, słońce musi teraz świecić. Ja niczego nie widzę. Ale zabiłem go. Ale dobrze. Ukryję się za tą siatką. Na szczęście naboje nie przejdą przez tą siatkę, więc jestem bardzo dobry. Oczywiście mam rację, jak zawsze. No, ty chcesz chyba dostać kulkę. Ha, tak. A, jest! I ty jeszcze żyjesz? Nie ma. Nie ma, czołgania się. Ja już się zabijam, to już jest po tobie. Okej, okay, trochę... mało rzeczy tutaj zrobiłem, powiem szczerze. Ale... dobrze jest. No chyba się mylisz, marnujesz mój czas. No a skończyliśmy tą misję. Bardzo dobrze, tutaj robotnicy sobie palą trawkę i w ogóle nie powiem tego nikomu, więc spokojnie, nie musicie spać, możecie dalej fajczyć sobie tutaj. A my będziemy kończyć dzisiaj. Zobaczmy, co on tam sobie jeszcze będzie gadał pod nosem. Aha. He'll hurt Nicky if he doesn't get what he wants.
For now, I'll play his damn game. I'll follow his IP address. But I'm gonna find a way around him. Okej, jestem za tobą, Aiden, oczywiście. Pamiętaj, ja zrobię wszystko, co chcesz. Tylko proszę, bądź dobry i wygraj tą grę. I będzie kites. Okej, będziemy kończyć tutaj już. Dzięki za obejrzenie tego fajnego odcinka pierwszego po tej przerwie, jaką miałem. I cóż, zobaczymy się później w kolejnym odcinku. Już niedawno. To do zobaczenia, bye bye.